Dzień dobry, witam Państwa. Jakieś półtora tygodnia temu TVN-owi udzielił wywiadu prezydent Andrzej Duda i powiedział tam między innymi, że prokuratura od zawsze była hierarchiczna. To absolutna nieprawda. Wprawdzie on się już urodził w tym czasie, kiedy jest ta prokuratura hierarchiczna. Co najmniej ponad 20 lat jakieś po tym, jak ona się stała hierarchiczna. Ale to nie tylko on zapomniał. Otóż w Polsce w czasach takich ostrej władzy królewskiej, to oczywiście król był naczelnym sędzią i mógł mianować jakichś innych sędziów, którzy byli od niego zależni. Ale już od średniowiecza, zresztą Polska tutaj była krajem, który dość przodował w tych rozwiązaniach demokratycznych, Polska była krajem, gdzie już od końca średniowiecza były różne sądy, były, w związku z czym byli różni prokuratorzy i nie był to system na pewno hierarchiczny. A już od XVI wieku powstawać zaczęły trybunały, też, do których wybierano, tak jak posłów do Sejmu, wybierano tam sędziów, na których nikt nie miał wpływu. Poza tym były równoległe, rozmaite sądy, sądy ziemskie, sądy trybunalskie, sądy sejmowe i tak dalej. I sędziowie prawie wszędzie byli wybierani przez sejmiki albo przez Sejm. W okresie międzywojennym również nie było hierarchicznej prokuratury i bezpośrednio po wojnie, kiedy jeszcze nie nastąpiły takie formalne zmiany ustrojowe, to też prokuratorzy jednej rangi nie podlegali prokuratorom innej rangi. Nie było oczywiście żadnego prokuratora generalnego. Wszyscy sędziowie i prokuratorzy, o czym za chwilę, byli absolutnie samodzielni. Otóż władze PRL-owskie na początku istnienia tej władzy stworzyły jakieś inne organa w rodzaju takiej szkoły, gdzie prokuratorów 6 miesięcy szkolono i tak zwany mały kodeks karny, który był niejako poza głównym sądownictwem, obsadzony był właśnie przez takich w znacznej mierze domorosłych prokuratorów. Ale generalnie sądownictwo było niehierarchiczne. Po prostu każdy sędzia był absolutnie indywidualny i nad nim, tak samo prokurator, i nad nim nie było żadnej władzy. Nikt mu nie miał prawa udzielić porad, nie miał prawa, a tym bardziej nie miał prawa czegośkolwiek uznać. Prokuraturę hierarchiczną wprowadzono dopiero, o ile pamiętam, w roku 1950. Ja byłem wtedy studentem drugiego roku prawa i pamiętam, jakie przerażenie było na Wydziale Prawa, i to nie tylko wśród profesorów, praktycznie wszyscy profesorowie byli przedwojennymi profesorami, ale nawet jeszcze na naszym drugim roku prawa, ja szedłem w systemie przedwojennym, a już następny rok nie. Otóż jeszcze tak samo w moim roku prawa było przerażenie, co to się stało, kiedy nagle mamy prokuraturę hierarchiczną. I to co gorsza, najgorszego sortu. Po pierwsze, prokuratura hierarchiczna występuje tylko w państwach totalitarnych.
nawet w państwach autokratycznych nie ma prokuratury hierarchicznej. I tak prokuratura hierarchiczna, która występowała w XX wieku w Europie, to były państwa totalitarne, a wśród nich najostrzejszą wersja tej prokuratury hierarchicznej to była prokuratura sowiecka z lat przedwojennych i powojennych. Prokuratura stalinowska, organizowana przez takich ludzi jak Andrzej Wyszyński, gdzie wszystkie sądy badające sprawę bardzo często doprowadzały do mordów sądowych. Sprawa poszła tak daleko, że jak zmarł Stalin, to jeden z twórców tej, nie dysponentów, ale twórców tego systemu, a mianowicie ten prokurator Wyszyński, który za zasługi został mianowany wiceministrem spraw zagranicznych i połowę czasu spędzał na Zachodzie, był akurat na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa czy ogólnego zebrania ONZ-u. Tego już nie pamiętam. W każdym razie był w ONZ-cie w Nowym Jorku i jak się zorientował po śmierci Stalina, że to się zaczyna wszystko zmieniać, popełnił po prostu samobójstwo, bo się bał wrócić do Rosji, że jako głównego mordercę postawią go przed sądem. Otóż ta najgorsza wersja prokuratury weszła do Polski i po rozmaitych zmianach, o których za chwilę, po rozmaitych zmianach trwa do dzisiaj. Mamy w tym sensie, prezydent Duda ma rację, że za jego życia i za życia większości Polaków była to prokuratura hierarchiczna i dzisiaj nawet doktorowie prawa, prezydent Duda jest tutaj dowodem, nawet doktorowie prawa nie wiedzą, że ona jest młoda, że ona została narzucona w systemie stalinizmu, że ona uległa pewnym przemianom i że ona jest sprzeczna, absolutnie sprzeczna z prokuratorami krajów demokratycznych. Nie dla, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest generalny prokurator, ale on nie ma żadnej władzy nad jakimkolwiek prokuratorem. On jest po prostu naszym ministrem sprawiedliwości. On się zajmuje resortem sprawiedliwości, a nie jest szefem prokuratury. W tych Stanach Zjednoczonych prokuratorów wybierają w danym okręgu sądowym, wybierają obywatele. Oni wybierają. I on oczywiście nikomu nie, i ten prokurator nawet najniższego szczebla nie jest nikomu podległy. Jakie zmiany następowały w Polsce w prokuraturze? Właściwie były to dwie zmiany i jedna próba zmiany. Pierwsza zmiana nastąpiła w okresie października, kiedy przepisów nie zmieniono, ale zrezygnowano z mordów sądowych. Był generalny prokurator, ten generalny prokurator był poza rządem, rząd nie miał na niego wpływu, był całkowicie samodzielny, no powiedzmy sobie, poza władzami partyjnymi, które go pilnowały i generalny prokurator był na czele machiny, całej tej machiny prokuratorskiej, która była podporządkowana mu, tylko że wtedy sędziom dawano spory wybór, nie we wszystkich sprawach,
ale sędziowano spory wybór. To była pierwsza zmiana. I teraz nie tylko prokuratura hierarchiczna polega na podległości prokuratora, każdego prokuratora. Ona ma jeszcze inny charakter, a mianowicie ona w istocie została wyłączona z trzeciej władzy, czyli sądownictwa. I już po przyjęciu tego stalinowskiego modelu i później jego pewnej liberalizacji, to prokurator łączył dwie funkcje, łączy je do dzisiaj. A mianowicie jedna funkcja, to jest funkcja, że on jest oskarżycielem w sądzie, a druga funkcja, że on nadzoruje postępowania kryminalne, które są prowadzone przez ONGiś milicję obywatelską, obecnie policję. Jest to odrzucane w krajach demokratycznych z bardzo prostej przyczyny. Z tej przyczyny, że jeżeli ktoś prowadzi śledztwo, to może ulegać wnioskom, do których doszedł. Te wnioski nie muszą być prawdziwe. On się może mylić, ale on w nie wierzy, zaczyna wierzyć. I oskarża bardzo często po źle przeprowadzonym śledztwie. Mieliśmy ostatnio, w ostatnich latach, sprawę człowieka, który siedział kilkanaście lat w więzieniu za niewinność. Znowuż teraz się pojawia jakaś inna sprawa, gdzie ktoś siedział kilka lat w więzieniu za niewinność. Dlaczego? Dlatego, że prowadzący śledztwo, czy oficerowie policji i prokuratorzy razem prowadzące śledztwa, prokurator jest tym naczelnym, dochodzą do tych samych wniosków. I co ważniejsze, ci oficerowie śledczy są często lepszymi niż prokuratorzy. Ta sprawa tego biednego człowieka, który siedział 18 lat w więzieniu za nic, została odwrócona przez oficera w randze kapitana. Żaden prokurator nie zauważył, że to jest absolutnie błędne rozwiązanie. A więc to, że prokuratorzy są równocześnie uczestnikami śledztw, nie tylko pogarsza, ale jeszcze okazywać się może, że ci prokuratorzy, którzy są nadrzędni, są gorsi od oficerów śledczych, którzy są podrzędni. I to też wprowadzono, to też jest system hierarchicznej prokuratury stalinowskiej wprowadzonej do Polski, zliberalizowanej w okresie października, zliberalizowanej tylko w postępowaniach, a nie w przepisach i też trwającej do dzisiaj. Druga przemiana, która nastąpiła w prokuraturze, bardzo wydawała się znacząca, ponieważ prokuratura PRL-owska była poza rządem, więc rząd ją sobie podporządkował, łącząc urząd ministra sprawiedliwości z urzędem prokuratora. Po prostu też mi się widocznie wydawało, że hierarchiczność prokuratury jest od zawsze, że prokuratorzy nadzorują śledztwa od zawsze, tak jak w Rosji sowieckiej prokurator zapowiadał wyrok śmierci i sędzia, a sędzia dorabiał uzasadnienie do tego. Otóż przyjęto to, ale przyjęto na szczęście w sposób dość liberalny, to znaczy ministrowie sprawiedliwości nie, w zasadzie nie integrowali w postępowania prokuratorskie.
Ale to wcale nie znaczy, że prokuratorzy wyższego rzędu nie ingerują, na przykład prokurator sądu okręgowego nadzorował, mógł nadzorować, albo prezes sądu mógł nadzorować prezes sądu sędziów, a prokurator prokuratorów. Była podjęta próba poprawy. To była próba podjęta za czasów premiera Tuska, ale błędnie pomyślana. Wydzielono w ogóle cały ten pion prokuratury z Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie byli podwładnymi ministra sprawiedliwości. Stworzono oddzielny urząd generalnego prokuratora i utrzymano hierarchiczność prokuratury. Złamano konstytucję. Był to krok na pewno zmierzający ku poprawie sytuacji. Był to krok podjęty w dobrych intencjach, tylko niestety ministrowie w Polsce różnych rządów okazuje się nigdy nie czytali konstytucji. Po co im konstytucja? Oni mają władzę, prawda? Otóż w konstytucji jest bardzo wyraźnie napisane, że Polska ma trójwładzę. Władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. I że Polska ma 6 nadrzędnych instytucji samodzielnych. Sejm i Senat, prezydenta i władzę wykonawczą, rząd, sądy i trybunały. To jest 6 różnych samodzielnych władz. I w rządzie Tuska utworzono 7, łamiąc konstytucję. Nikt tego nie zauważył. Znaczy nikt. Ja to zauważyłem i zwróciłem się zresztą do ówczesnego prezydenta, który rozłożył ręce i powiedział, no nawet jakbyśmy to chcieli zmienić, to nie mamy większości konstytucyjnej. No, co było prawdą. Nie było, trzeba było po prostu uzupełnić konstytucję. Ja się w ogóle nie zajmuję prokuraturą, ale ówczesny rząd, tak jak obecny rząd, nie posiadał większości konstytucyjnej. Czyli sami się wpędzili w sytuację łamania konstytucji. Jaka była konstytucja w Polsce przed wojną? W Polsce przed wojną konstytucja była w pełni demokratyczna i sądownictwo było w pełni całkowicie niezależną władzą, a w ramach sądownictwa prokuratorzy byli osobami zupełnie niezależnymi. Prokurator, który przypadkiem zetknął się z jakimś śledztwem, albo przypadkiem zetknął się z jakąś sprawą, która trafiła do sądu karnego, nie mógł się podjąć oskarżenia w procesie, który w jakiś sposób był z tym związany. Prokurator musiał być całkowicie obojętny, musiał nie mieć żadnej znajomości sprawy, za czym jej nie dostał. A dostawał ją w sposób przypadkowy. Była lista kolejno mianowanych prokuratorów i była lista napływających wniosków o sporządzenie aktu oskarżenia i w kolejności przypadkowo, każdy prokurator dostawał to przypadkowo w kolejności. Jeżeli się zorientował albo wiedział, że on był w jakiś sposób zamieszany, udzielił przyjacielowi rad prawnych, a potem się okazało, że sprawa poszła do sądu, karna sprawa i jemu przypadkiem to trafiło. To jego obowiązkiem było od razu wyświadczyć, że on nie jest w stanie
prowadzić. I co dalej? Prokurator otrzymywał tak, w ten właśnie sposób, prokurator otrzymywał wniosek o sporządzenie aktu oskarżenia, a do wniosku były dołączone pełne akta śledztwa. Prokurator się z nimi zapoznawał i po zbadaniu tych akt mógł podjąć trzy decyzje. Pierwsza decyzja to jest sporządzić akt oskarżenia. Druga decyzja to jest zwrócić się o uzupełnienie akt. Zdaniem prokuratora akta szły w dobrym kierunku, ale trzeba je uzupełnić. Na uzupełnienie mogło zresztą pogorszyć, osłabić to oskarżenie. W każdym razie trzeba te akta uzupełnić. To drugie. A trzecie. Odsyłał akta jako nie nadające się do postępowania prokuratorskiego i sądowego. I na tym sprawa była zamknięta. Policja nie mogła już tej sprawy wznowić. W naszym projekcie konstytucji z drobnymi takimi poprawkami ten system przedwojenny został przedłożony. Ja byłem w obu komisjach konstytucyjnych, które doprowadziły do uchwalenia tej konstytucji obowiązującej. Głosowałem zresztą przeciwko tej konstytucji, między innymi dlatego, że w tej konstytucji nie było ani słowa o odrębnej instytucji prokuratora. Nie, ale to mnie to mało ważne. A w każdym razie w naszym projekcie było przywrócenie systemu przedwojennego, który wynikał z prawa obywatelskiego i z naszej wielowiekowej tradycji. Sądownictwa, w której skład sędziowski rozstrzyga, a jeden z sędziów, który decyduje się brać udział w procesie sądowym jako prokurator i zostaje oczywiście oddzielony i jest tym odrębnym prokuratorem, ale to jest sędzia, który pełni funkcję prokuratora, jest obrona niezależna, jest oskarżenie niezależne, niezależne od śledztwa. To najważniejsze. I jest wreszcie sąd, który rozstrzyga. Proces w Polsce historycznie i aż po rok 1950 był procesem kontradyktoryjnym, to znaczy, że po jednej stronie oskarżyciel, po drugiej stronie obrońca, obaj są niezależni. Prokurator jest zwłaszcza niezależny od śledztwa i sąd, który bada te wszystkie argumenty i ewentualnie dodatkowe dowody i orzeka wyrok. Coś takiego zaproponowaliśmy w naszym projekcie konstytucji. On był w znacznej mierze po prostu w tej komisji konstytucyjnej zupełnie niezrozumiały. Otóż, jeśli dojdzie do, a o tym chciałbym mówić już może za parę tygodni oddzielnie, za czym dojdzie do zmian konstytucyjnych w Polsce, które są konieczne, prędzej czy później, to dobrze jest te zmiany wcześniej przygotowywać, wcześniej przemyśleć, zastanowić się nad nimi i tak dalej. I prokuratura jest pierwszym zagadnieniem, które musi być po pierwsze wytłumaczone, bo ludzie tego nie rozumieją. Jeżeli doktorzy prawa tego nie rozumieją, to jest przecież
tragedia. Tworzy to tragedię. Jeżeli prezydent państwa mówi, że od zawsze mamy stalinowski system, on nie wie, że to jest stalinowski system, ale tak i chwali, no to jest przecież tragedia. A jest doktorem prawa, no tragedia. Otóż prędzej czy później trzeba będzie przygotować projekty rozwiązań konstytucyjnych, takich, które będą mogły uzyskać rozsądną większość sejmową, ponieważ tą konstytucję trzeba co najmniej poprawić, a może całkiem zmienić. Być może sama poprawa tej konstytucji wystarczy, ale ta poprawa będzie bardzo daleko idąca. I jaki mamy system dzisiaj? Jeżeli jeszcze w tych latach zmiana konstytucji pierwsza nastąpiła w 1989 roku, w grudniu, kiedy Rzeczpospolita Polska zastąpiła Polską Rzeczpospolitą Ludową i tak dalej, wtedy nastąpiły też te zmiany. Generalny prokurator odszedł, zostało włączone do Ministerstwa Sprawiedliwości, została włączona ta hierarchiczna prokuratura. Od tego czasu nabyliśmy bardzo niezdrowych przyzwyczajeń. Nabyliśmy bardzo niezdrowych przyzwyczajeń i jeżeli ludzie nie zrozumieją konieczności tych zmian, to nadal będziemy mieli, nawet jeżeli to państwo będzie się chciało być najbardziej demokratyczne, to nadal będziemy mieli państwo częściowo totalitarne. W jakiś sposób rozumiały to właściwie chyba wszystkie sejmy i rządy aż po roku 2015 i dlatego ministrowie sprawiedliwości nie korzystali ze swojej władzy jako prokuratorzy generalni. Było to dość ograniczone. Natomiast w tej chwili, kiedy w istocie prokurator generalny wyrasta ponad ministra sprawiedliwości i ma w ręku hierarchiczną prokuraturę, to niestety cofamy się do początku, do tego, co przyjęliśmy z systemu sowieckiego. To jest naprawdę sprawa, której nie wolno zbagatelizować. Chciałbym jeszcze, jeśli to można, odpowiedzieć na dwie kwestie, które moi słuchacze podnieśli. Pan Szewczyk przyjął słuszną zupełnie postawę, zgodził się ze mną, ale popełnił jeden błąd, a ten błąd jest bardzo niezdrowy. Jest to błąd nie dotyczący kwestii ustrojowych, tylko błąd dotyczący kwestii geopolitycznych. Otóż on się powołał na geopolitykę rosyjskiego, nazwijmy to tak, uczonego, którego geopolityka jest w istocie marzeniem, a nie geopolityką. On tworzy sobie układ światowy, który przypomina układ sprzed 100 lat, to znaczy Rosja komunistyczna, ale Rosja jeszcze nie Związek Radziecki, Rosja, Polska, Niemcy, wrogie do Polski Niemcy, problem Polski między Niemcami a Rosją, Rosją bolszewicką, a problem, który się narodził w drugiej połowie XVIII wieku, wcześniej nie występował, nie został przecież odbudowany.
wrogie Niemcy i Rosja, wewnątrz zagrożona Polska. Nie ma takiego. W ostatnich 70 paru latach czy więcej nie ma takiego zjawiska. Także jest to po prostu, jest to marzenie. Marzenie Rosjan. Co więcej, jeszcze to marzenie Dugina zakłada drugą historię. Że dzisiejsza Rosja jest równie potężna jak Związek Radziecki w swojej szczytowej potędze. On dla sytuacji sprzed 100 lat przymierza sytuację sprzed lat jakichś 60, łączy to razem i to jest jego marzenie. Nie chce przyjąć do wiadomości, że układ jest dzisiaj inny. Między Europą, potężną Europą, a Chinami, potężnymi Chinami, jest bardzo rozległa, ale słabiutka Rosja. Rosjanie znaleźli się w tej sytuacji, w której Polacy znaleźli się po I wojnie światowej. To jest ta sama sytuacja. Dwie potęgi z dwóch stron. Teraz my z tymi potęgami można mieć mniej czy bardziej dobre stosunki. Z Niemcami i ze Związkiem Radzieckim mieliśmy w 20 roku raz lepsze, raz gorsze stosunki, nieraz całkiem niezłe. One się mogą zmieniać, ale zagrożenie zostanie. I dzisiaj to samo zagrożenie dla tego rozległego państewka w połowie wiecznej zmarzliny. Otóż to państewko, które utraciło te ziemie, które zdecydowało o jego potędze zresztą. A tundra nie daje takich źródeł. Otóż Rosjanie są po prostu w tej samej sytuacji, co my. Oni prawdopodobnie to wiedzą, ale ich czołowy geopolityk Dugin tego nie wie. A druga kwestia to kolega, który był naszym aktywistą Konfederacji Polski Niepodległej, przesyła mu serdeczne pozdrowienia. Bardzo dziękuję, że Państwo tego wysłuchali. Za tydzień porozmawiamy o jednym z takich bolesnych, ale w istocie drobnych spraw, jakimi są kwestie manifestacji, aborcji, a sprawami zupełnie naczelnymi, które właściwie o wszystkim decydują. Także dziękuję bardzo Państwu i do spotkania za tydzień.